ślicznie, spokojnie. Przegląd też. Mogę w ogóle zakontrolować panią o tym, czy... Ja wiem. Kończy się to. Tak, wydziale komunikacji też mnie poinformowali. Muszę tylko prawo jazdy. Nowe prawo jazdy. Proszę bardzo. To jest tak ten. No bo tak to pani grozi na tą chwilę mandat, nie? 100 zł. Dzień dobry. Można dobry. Przyjąć nie też, nie? Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani może zrobimy to jeszcze inaczej. Ja zamknę te drzwi, a stworzy pani to wejdzie sobie do środka, dobra? Ojej. Tutaj wejdź. Aha. Może pan? Pójdź weź tam. A mogę poza aparat? Sobą aparat? Może pani, no przecież. To jest tylko aparat. Zamykam cię, nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz. Ja nic takiego nie zrobiłam, to tylko mandat zapewne. Tak, ja to miał uda tam otrzymać, nie? 4, 7. Ja tylko zadzwonię, dobrze? To już wszystko? Tak, wszystko. No tam jeszcze mamy parę papierów. Także to mogliśmy to zrobić. Do widzenia. Masakra, jak wy tutaj wytrzymujecie? Wie pan co, przy ognisku nie jest tak strasznie, nie? Tylko potem jak się przyjdzie do domu, to trzeba się długo kąpać w gorącej wodzie. Bo inaczej to te lepiej. Nie gorącej, tylko zwiększać sobie temperaturę. Tak, dokładnie. Ale wie pan, no ręce sine, takie sprawy, ale no widzi pan, no tak jak widać, robimy sobie miotełki, chociaż jedna pożyteczna rzecz. Po co te miotełki? No dlaczego by nie? No ktoś przyjedzie nawet zwiedzić, zobaczyć, pach, o miotełka, jakaś taka rekreacja chociaż. Jakaś pamiątka nawet. Może na sprzedaż nie, ale tak, żeby nawet wręczyć, żeby ktoś miał jakiś... Jakiś taki motyw pamiętny. Jakieś czarownice? A proszę bardzo, możemy państwu dać. Sprawa na cały kule. Oj, nie tylko, wie pan, dzisiaj akurat o nas mówili w Sejmie też, wie pan? Akurat dosłownie o jezioranach. Nie słyszałem o nas. Znaczy o wiatrakach kiedyś coś tam słyszałem, ale... A to bardzo proszę sobie wejść nawet na stronkę wolnojeziorany.pl. Przepraszam, dasz mi dowód, ten dane pani. Co pani dowód? Ma pani dowód w sobie? Na pani jest dowód. A nie, wie pan co, ja tu zapraszam na wolnojeziorany.pl bądź na Ekspres Olsztyn. A wy macie, olsztyński. Macie wiedzę, ile tych wiatraków tu ma być? Wie pan co, ja powiem tak, był tutaj wspólnik także pana Brejty wcześniej, w listopadzie, pan Targoński. I on ogólnie, dla pani z radia, pani redaktor, on tłumaczył się, że on ogólnie to nie wie, no 2, 3, 5, może 8, on jak, nie wie. Pani, bo my jak rozmawialiśmy z mężczyzną, mówi, że tu ma stać 2 wiatraki. Tak, czy pan burmistrz robi wszystko, żeby było na korzyść pana Brejty. Jak wy z nim rozmawiacie, to co on pan mówi? On nic nie mówi, on od razu dzwoni po policję. Burmistrz? Pani po policji? Nie, bo pan burmistrz w ogóle z nami nie rozmawia. O to chodzi. Nie, burmistrz w ogóle z nami nie rozmawia. Nie chce z nami rozmawiać lub go nie ma. Jak przychodzimy na sesję, bo mamy takie prawo przychodzić, są wolne wnioski, zapytania. Pan burmistrz został tylko raz, bodajże czy dwa. Odpowiadać na pytania za bardzo nie chce, bądź nie ma na tyle wiedzy. Mówi, że nie ma dokumentu przed sobą, więc nie może. Składane są pisma przez Stowarzyszenie Siedliska Warmińskie, na które odpowiedzi otrzymują po 2, 3, 4 miesiącach, czasami wcale. Chodzi o to, że dzisiaj ten pan powiedział, że on tutaj nic nie będzie kopał, nie będzie z tą drogą nic robił, tylko po prostu on chce przejechać na swoją ziemię. Tak, ale gdzieś tam dalej jest, tam idzie te brzody. Tylko wie pan, my też w to nie wierzymy, ponieważ on 2 dni temu mówił to samo, a drogę naruszył, więc no... To nie mamy żadnego pokrycia, tak? On kłamie wtedy, kiedy się da. Halo? Dobra, słuchaj, tutaj panowie mówią, że będę miała mandat 100-złotowy, mam nie podpisywać... Nie, wniosek do sądu. Aha, wniosek do sądu, dobra. Bo pani i tak tego pojazdu nie przestawi. Aha, no dobra, no hej. No. Dobra. Wniosek do sądu, no bo pani powiedziała, że tego samochodu nie wierzę, no to jest bezcelowe, żeby pani wypisywać mandat.
bo nasza pani radna, jak wczoraj ją zapraszaliśmy, to też stwierdziła, że no nie może do nas no przyjechać. Właśnie, a radni wasi, to ja tam... No nasza pani radna, pani Maculewicz, ona wczoraj, pani sołtys, dzwoniąc do niej, powiedziała, że no ona w tej chwili nie może do nas przyjechać, może tylko po 20 stycznia, ale potrzebuje imienne zaproszenie z całym wykładem, co będzie. Pani tutaj wasza, na tym spotkaniu. Tak, nasza sołtys. Pani radna. Nie, pani sołtys dzwoniła do pani radnej. Przydałby się właśnie jest tylko... taki mediator w tej sprawie, nie wiem, jakiś właśnie urzędnik. Ale wy po prostu nie chcecie tych wiatraków, tak? Tak, nic poza tym, my nic więcej do tego nie mamy, nie chcemy wiatraków i to wszystko. To wy tutaj nie na nutkę zostajecie? Wie pan co, w nocy to my tak się przejeżdżamy, tak? Ktoś wstanie, ktoś tam później pójdzie. Czas mamy Halo. Tutaj jakiś monitoring no. osobisty. Którą on tam drugą ma, to dlaczego on tam nie jeździ? To de facto jak on by tam tą drogę sobie zrobił, tak? Któryś pan mówił, że tam jest tylko wjazd na pole, tak? On by stawiał znaczy, to tam, on ma tam swoją działkę drogi. Od samej drogi. W ogóle zacznijmy od tego, gmina wie o tym już wcześniej, bo to już się zaczęło 2-3 lata temu. Od listopada jesteśmy tutaj non stop, praktycznie pilnujemy i wie pan co, z gminy dopiero przyjechał pan Czabrycki, który sam prywatnie po swoim czasie pracy przyjeżdża i mniej więcej dopytuje się co, jak, z kim, gdzie, dlaczego. Nikt więcej. Wczoraj był jedynie pan Jesionek z gminy, który jest bodajże od Wydziału Dróg. Przyjechał, sprawdził, bo... Widzimy, możemy sobie zapalimy, a pani... Dobrze. Już jadę, pani Weszła. Właśnie był pan Jesionek, który stwierdził, znaczy się był, pytał się, sprawdzał, bo stwierdził, że na gminie nikt nic nie wie na ten temat, także...